Dzień dobry Państwu, serdecznie witam w Centrum Edukacyjnym Polska. Dzisiaj nasza kolejna rozmowa z Ronaldem Laseckim. Witaj, Ronaldzie. Cześć, dzień dobry Państwu. Czołem Wielkiej Polsce. Czołem Wielkiej Polsce. Ronaldzie, no powiem tak, tematy same się, że tak powiem, wybierają. Powiem Ci, że nie wiem, czy zgadniesz, ale przypomniała mi się sytuacja z połowy lat 90., kiedy między innymi na moje zaproszenie jako przedstawiciela prawicy narodowej przyjechał do Warszawy eurodeputowany francuskiego Frontu Narodowego, można powiedzieć osoba numer dwa po Jean-Marie Le Penie, Bruno Gollnisch. Profesor Bruno Gollnisch jest profesorem japonistyki na Uniwersytecie w Lyonie. Lyon chyba 3 czy 4, tam jest, ponumerowane są te uniwersytety w Lyonie. Ma żonę zresztą Japonkę i jako czołowy francuski nacjonalista był zaproszony i były spotkania z Bruno Gollnischem zarówno w Warszawie, jak i w Lublinie, jakieś audycje radiowe. Trochę się tego działo, no było to... Niebawem będziemy mieli już 30 lat temu, więc jest to troszeczkę dawny okres czasu. Niemniej wtedy doszło do ataku lewactwa, tak zwanej międzymiastówki anarchistycznej, na spotkanie z Bruno Gollnischem w budynku Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych przy krakowskim przedmieściu w Warszawie. Doszło do ataku, kiedy Bruno Gollnisch już był na sali wykładowej, ataku, który żeśmy z kolegami odpierali na korytarzu. Ustawiliśmy z szaf, z regałów książkowych, z biurek, z różnych innych takich sprzętów, barykadę w wysokości chyba 2 czy 3 metrów miejscami. I jak ta barykada groziła, że zostanie przełamana przez lewaków, którzy ją atakowali, wbiegali tam, skakali na nią, to wówczas obecny doktor Wojciech Muszyński, wówczas jeszcze student, działacz korporacji akademickiej, wyjął gaśnicę i użył wobec tych lewaków gaśnicy. I tak jakoś dziwnie w tym tygodniu przypomniało mi się, że artykuł, który następnego dnia opisywał te zajścia na Uniwersytecie Warszawskim, był zatytułowany Prawica, Lewica, Gaśnica. Teraz po prawie 30 latach bym powiedział tak, wydaje mi się, że gaśnica powraca. Czy uważasz, że można w pewnym sensie tak sparafrazować i tak powiedzieć? No tak, no niewątpliwie jakby cel jest troszkę podobny, tak, no bo w jednym i drugim przypadku... Ugasić gorące głowy. Tak, ucierpieli, znaczy nie wiem, czy ucierpieli, bo ja nie byłem świadkiem tych zajść w połowie lat 90., ale w każdym razie użyto wobec takich właśnie... Odparcia ich agresji. Środowisk, tak, identyfikujących się z szeroko pojętą cywilizacją liberalną. No tego właśnie narzędzia i w ostatnich dniach mieliśmy też ponownie taki epizod, kiedy tym razem przeciw takim symbolowi nie tylko religijnemu, konkretnego wyznania żydowskiego, ale moim zdaniem też symbolowi cywilizacyjnemu i symbolowi politycznemu, symbolowi przynależności Polski do szeroko pojętej cywilizacji liberalnej i symbolowi dominacji nad Polską, politycznej dominacji nad Polską Stanów Zjednoczonych i Izraela, no też użyto tego narzędzia rzeczywiście i jak wiemy też odbiło się to echem w prasie i też szeroko pojętym świecie dziennikarskim, tak, komentowano to na łamach portali internetowych, portali społecznościowych, tak, no więc analogia oczywiście występuje. No tak, ale przejdźmy może do spraw związanych z wydarzeniem tegorocznym. Moim zdaniem to, że w polskim Sejmie znalazł się
jeden poseł, który potrafił zaprotestować przeciwko tej, no jak niektórzy mówią, chucpie żydowskiej. No bo Sejm na pewno nie jest miejscem do obchodzenia jakichś rytuałów religijnych, a zwłaszcza rytuałów niepolskich. No bo polska tradycja jednak jest związana z chrześcijaństwem. Jeżeli w miejsce chrześcijaństwa... Przepraszam, że wejdę ci w słowo, ale tutaj warto też no, wskazać pewne takie jakby zgniłe owoce w koszu polskiej tradycji politycznej. Mhm. Pojawiły się, proszę państwa, takie głosy wśród polskich konserwatystów, powiedzmy, no, pewnego nurtu konserwatyzmu katolickiego, które uzasadniały obchody Chanuki, obecność Chanuki i świeczek chanukowych w polskim Sejmie, fakt, iż Żydzi, religia i kultura żydowska, etnos żydowski, były fizycznie obecne w Polsce, na ziemiach Rzeczpospolitej Obojga Narodów, tak? To rzekomo od tysiąca lat. No, tutaj bym, powiedzmy, polemizował. Takie najśmielsze szacunki mówią, że gdzieś tam od XIV wieku się jakieś pierwsze społeczności żydowskie pojawiły w Polsce. Ale tysiąc lat temu handlarze niewolników żydowscy docierali do Polski i być może świętowali Chanukę w Polsce. No tak, no to jeżeli o tym mówimy, no to rzeczywiście te korzenie są znacznie starsze byłyby. Natomiast, proszę państwa, no, pan Jerzy Kwaśniewski, przewodniczący tak Instytutu Ordo Iuris, no, zamieścił na swoim profilu na portalu X taki właśnie wpis, który stwierdzał, że no, jak najbardziej jest miejsce na Chanukę w polskim Sejmie, bo Żydzi byli, bo jakby powinno się szanować wszystkie tradycyjne wyznania Rzeczpospolitej Obojga Narodów, tak więc również właśnie wyznanie żydowskie. No pamiętajmy też o tym, kto ową Chanukę po raz pierwszy, za sprawą których polityków ta Chanuka po raz pierwszy w polskim Sejmie się pojawiła. To marszałek Marek Jurek. Jeśli dobrze pamiętam, rok 2006, no i właśnie firmował to swoim nazwiskiem kolejny konserwatysta katolicki, jeśli można go tak nazwać, tak, pan marszałek Marek Jurek, no i oczywiście prezydent Lech Kaczyński, ówczesna głowa państwa, więc widzimy, że jakby ta cała afera związana z akcją strażacką Grzegorza Brauna ilustruje nam fakt, że środowisko, nazwijmy to, nie wiem, integrystów katolickich, czy środowisko konserwatystów katolickich, no, dzieli się na dwa nurty. Tak? Jeden to jest nurt, którego jedną z twarzy jest Grzegorz Braun, no ale też myślę, że na przykład twój kanał się tu mieści, szereg jeszcze mediów zaprzyjaźnionych, w których również ja się niekiedy pojawiam. No i to jest nurt, nazwijmy to, taki tożsamościowy, tradycjonalistyczny, no, judeosceptyczny, jakby to powiedział Grzegorz Braun. Natomiast obok tego jeszcze funkcjonuje taki nurt, nazwijmy to, judeochrześcijański. No, powiedzmy taki bartyzeliańsko-TFP-owski, który ilekroć dochodzi do jakichś rozstrzygnięć politycznych, zazwyczaj mniej czy bardziej wprost popiera PiS, no i który jak najbardziej widzi miejsce dla obrzędowości żydowskiej w polskim Sejmie i dystansuje się, proszę państwa, od tego nurtu, który na przykład twój kanał reprezentuje, czy Grzegorz Braun się w nim też mieści, a który jest, nazwijmy to, sceptyczny wobec tego rodzaju wrzutek do polskiej tradycji kulturowej właśnie jakichś elementów żydowskich. No właśnie, to ciekawe, co powiedziałeś o tym Ordo Iuris. Pamiętajmy, że pani poseł, żona Krzysztofa Bosaka, jest Karina, tak? Bosak była pracownicą Ordo Iuris i prowadziła tam jeden działów, czyli jest to też uczestnictwo w pewnym nurcie
no, entuzjastów, nazwijmy to, judaizmu w historii Polski. Ja tą rolę przynajmniej no, mogę... Przepraszam, że wejdę ci w słowo, ale tutaj pojawiły się takie głosy, na przykład ze strony pana Tomasza Somera, redaktora naczelnego Najwyższego Czasu, że w związku z tą całą zamieszaniem wokół wystąpienia pana posła Brauna, zabrakło w Sejmie kogoś takiego jak Janusz Korwin-Mikke, czy wręcz samego Janusza Korwina-Mikkego, który w tej sytuacji powinien złożyć wniosek o kolejną ustawę lustracyjną, która by ujawniała agentów tam izraelskich, jankeskich, rosyjskich, oczywiście też ukraińskich i tak dalej, i tak dalej. No zamiast pana posła Korwina, znaczy właściwie nie posła już, pana Janusza Korwina-Mikkego, posłem została pani Karina Bosak, jakoby ona sama twierdzi ze względu na swoją charyzmę, no ale w rzeczywistości to jest oczywiście prawicowy odpowiednik kazusu Krzysztofa Śmiszka, który został posłem dlatego, że jest żoną tak pana Roberta Biedronia, tak? No tutaj też mamy z jednej strony Robert Biedroń, Krzysztof Śmiszek, z drugiej strony Krzysztof Bosak i Karina Bosak. No takie właśnie przypadki, gdy małżonek wchodzi do Sejmu dzięki nazwisku swojej połowicy, można tak powiedzieć. No i coś takiego jest oczywiście bardzo złe, no bo obniża poziom tego Sejmu. Gdyby Janusz Korwin-Mikke był posłem, to być może Grzegorz Braun nie byłby, głos Grzegorza Brauna nie byłby głosem odosobnionym, jeśli chodzi na przykład o piętnowanie no, współczesnego ludobójstwa, czy też nie wiem, no, krwawej pacyfikacji Strefy Gazy, jakiej dopuszcza się Cahal, Armia Izraela, Siły Obronne Izraela. Bo Grzegorz Braun między innymi, proszę Państwa, to swoje wystąpienie wyjaśniał w wywiadach udzielonych kilku mediom drugiego obiegu. Między innymi w Centrum Edukacyjnym Polska. Oczywiście też polecamy obejrzenie tego wywiadu. Natomiast no, Grzegorz Braun mówił tam oczywiście przede wszystkim o, jakby przedstawił swoją interpretację znaczenia Chanuki. Ja nie wiem, czy ona jest słuszna, bo nie jestem znawcą religii żydowskiej, ani stanowiska Kościoła katolickiego wobec tej religii, ale też wskazał na fakt, iż no, według niego takie celebracja zbrodni, czy też jakiejś takiej rzezi gojów obecnej właśnie w treści Chanuki, no, znajduje swoje odzwierciedlenie we współczesnej polityce Izraela, no i to ilustrował postępowaniem właśnie Cahalu w Strefie Gazy. No i to chyba nie jest interpretacja odosobniona, co wskazuje, że w tych słowach Grzegorza Brauna może być coś na rzeczy, no bo przecież w krajach muzułmańskich u wszystkich naszych przyjaciół od Iranu poprzez Hezbollah, po sam Hamas, to wystąpienie Grzegorza Brauna spotkało się z bardzo pozytywnym przyjęciem, bardzo entuzjastycznym przyjęciem. Grzegorz Braun stał się gwiazdą mediów świata muzułmańskiego, no będąc, pamiętajmy, walczącym katolikiem, który bynajmniej wbrew tam sugestiom nadchodzącym ze świata islamskiego nie myśli o konwersji na islam, wręcz przeciwnie, jak się wydaje, stoi twardo na gruncie no, swojej tożsamości katolickiej. No ale to pokazuje, że jakby nie tylko jego interpretacja tak, tego znaczenia obchodów Chanuki nie wynika tylko z jakichś tam uprzedzeń religijnych, jak ktoś mógłby przypuszczać, katolickich, ale też poza światem katolickim znajduje swoje współgłosy, tak, znajduje w świecie muzułmańskim, napotyka interpretacje bardzo podobne. Zbiegło się to w czasie, to ta interwencja poselska posła Brauna zbiegła się w czasie z inicjatywą Janusza Korwina-Mikke i Stanisława Michalkiewicza, którzy ogłosili pod pomnikiem Polskiego Państwa Podziemnego na ulicy Wiejskiej, że powołują nową formację polityczną. Niektórym się wydawało,
że do tej formacji dołączy Grzegorz Braun. Prawdopodobnie to nie był jeszcze ten moment. Natomiast czy uważasz, że jest taka możliwość, że ta formacja będzie powstawała, nazwijmy to, na gruzach Konfederacji? Bo Konfederacja trzeszczy w szwach. Pamiętajmy, że klub Konfederacji potępił Grzegorza Brauna, że wszyscy spoza korony posłowie w zasadzie zagłosowali przeciwko Braunowi za tym, żeby został potępiony. Głos zabrał poseł Skalik, który otwarcie stanął po stronie Grzegorza Brauna. Natomiast dwóch posłów korony nie było na tym posiedzeniu klubu i ani nie głosowali, ani nie zabierali głosu, ale nic nie wskazuje na to, żeby panu Wiplerowi, panu Bosakowi czy Mencenowi udało się skłócić posłów korony. Raczej oni stoją murem za Grzegorzem. Ważniejsze chyba nawet jest, bo ja nie wiedziałem, szczerze mówiąc, o tych kwestiach głosowania, ale za to śledziłem reakcje w mediach społecznościowych. No i proszę Państwa, znakomita większość sympatyków Konfederacji, czy jako ludzi, całości. Tak, ludzi, którzy się jakoś tam identyfikują z poglądami prawicowymi, no nie była bynajmniej krytyczna wobec tej akcji strażackiej pana posła Brauna. Raczej swój krytycyzm zwracała wobec Krzysztofa Bosaka i Sławomira Mencena, których ustami Konfederacja odcięła się od tej interwencji poselskiej pana posła Brauna. Także większość komentarzy na przykład pod wpisami Sławomira Mencena, gdzie on tam potępił tę akcję Grzegorza Brauna, no, zawierała jakieś wyzwiska, albo w każdym razie bardzo... Być może film będzie wyemitowany w czasie, kiedy jeszcze młodzież ogląda, więc nie będziemy cytowali dosłownie. Nie, to bynajmniej do tego nie zmierzałem, zresztą ja uważam, że w ogóle się nie powinno w wystąpieniach publicznych używać wulgaryzmów, natomiast jakby no, każdy może sobie tam przeczytać, co tam było pisane w komentarzach. W tych najdelikatniejszych przypadkach to była, powiedzmy, bardzo surowa krytyka, mówiąc eufemistycznie, natomiast u tych, u których emocje zagrały mocniej, mieliśmy do czynienia wręcz z wyzwiskami czy wulgaryzmami wobec autorów tych wypowiedzi dystansujących się wobec Grzegorza Brauna. Także niewątpliwie, jeżeli powiedzmy Konfederacja pójdzie w kierunku, który wskazują Krzysztof Bosak i Sławomir Mencen, straci część elektoratu, straci część swoich sympatyków, bo ci, którzy dotychczas popierali Konfederację, nie popierali jej ze względu na tam wizję określoną przez pana Mencena dwóch samochodów i domku z trawnikiem, tylko popierali ją ze względu na przykład sprzeciw wobec obostrzeń sanitarnych, czy sprzeciw wobec poprawności politycznej, czy sprzeciw wobec panoszenia się takiego właśnie czołobitnego stosunku wobec Żydów, czy wobec szeroko rozumianego Zachodu. No i ci ludzie są obecnie rozczarowani, tak? I tu nawiązując do tej inicjatywy Janusza Korwin-Mikke i Stanisława Michalkiewicza, ona ma szansę skanalizować tych rozczarowanych Konfederacją, odbierając jej przynajmniej znaczącą część poparcia. Pamiętajmy o tym, że pan Stanisław Michalkiewicz jest znany jako, powiedzmy, judeosceptyk, eufemistycznie to ujmując. Jego dotychczasowa aktywność publicystyczna w dużej mierze właśnie eksploatowała ten wątek. Natomiast Janusz Korwin-Mikke jest z kolei znany jako osoba nie licząca się z kanonami poprawności politycznej, więc ci wszyscy, którzy są rozczarowani odchodzeniem Konfederacji od
piątki Mencena, tak? Jak to. Sam Mencen odszedł od swojej piątki. No właśnie, tak. On tam tłumaczył, że to nie był jego program nigdy, tylko taka socjologiczna diagnoza tego, co popierają wyborcy Konfederacji, no ale nie wyciągnął najwyraźniej z tego wniosków, no bo jeżeli wyborcy Konfederacji popierają ową piątkę Mencena, to dlaczego Konfederacja przestała ją popierać? No, naturalną konsekwencją takiego rozejścia się linii partii od poglądów wyborców jest utrata wyborców, prawda? No i to z dużym prawdopodobieństwem czeka formację panów Wiplera i Bosaka. Pamiętajmy, że Sławomir Mencen jest tylko pudłem rezonansowym Przemysława Wiplera. To nie jest postać samodzielna, jest to wyłącznie taka twarz Przemysława Wiplera, który sam jest zbyt skompromitowany różnymi aferami, żeby występować z otwartą przyłbicą na scenie politycznej. Także odpowiadając na twoje pytanie, no tak, oczywiście, jeżeli ta inicjatywa polityczna, tego bytu politycznego, którą zapowiedzieli panowie Korwin-Mikke i Michalkiewicz, się skrystalizuje, jeżeli to zmaterializuje się w zasadzie, jeżeli zostanie taki byt polityczny powołany, no to przejmie on moim zdaniem część, i to wcale nie małą część wyborców Konfederacji, być może nawet większą część wyborców Konfederacji. Jeżeli Grzegorz Braun by jeszcze doszlusował, no to mielibyśmy najprawdopodobniej zupełną ruinę Konfederacji, bo teraz przechodząc do Grzegorza Brauna, proszę państwa, Grzegorz Braun stoi przed bardzo poważnym wyborem, to znaczy jego działania, jakkolwiek same w sobie zasługują na poparcie, mam na myśli tę akcję z gaśnicą właśnie, dopóki sam Grzegorz Braun pozostaje w Konfederacji, no idą tyleż na konto Grzegorza Brauna, co na konto Konfederacji. To znaczy uwiarygadniają Konfederację w oczach tej części wyborców i zwolenników, która oczekuje od niej takiej bezkompromisowości, ideowości, właśnie obrony pryncypiów polskiej tradycji i polskiej tożsamości. Tymczasem, jak sobie powiedzieliśmy przed chwilą, ci, którzy rzeczywiście rozdają karty w Konfederacji, nie Grzegorz Braun, tylko Przemysław Wipler i Krzysztof Bosak, no raczej są zainteresowani, aby się od tego typu działań zdystansować. Więc Grzegorz Braun musi sobie odpowiedzieć, czy chce nadal pompować tego typu postacie, zasiadać przy nich, z nimi przy jednym stole, podawać im rękę, pokazywać się z nimi przed kamerą. Postacie, które no, w taki sposób, jak to widzieliśmy, potraktowali na przykład Janusza Korwin-Mikkego, prawda, który no przecież nie od dziś jest obecny na scenie politycznej i nawet ktoś, kto z nim nie współpracował politycznie, doskonale wiedział, czego się po nim można spodziewać, jakich wypowiedzi, jakie poglądy ma Janusz Korwin-Mikke i tak dalej. W związku z tym mówienie przez Sławomira Mencena, że Janusz Korwin-Mikke no, zasługuje na odsunięcie na boczny tor, ponieważ powiedział XYZ, jest najzwyczajniej nabijaniem publiczności w butelkę. Sławomir Mencen, będąc współpracownikiem przez lata Korwina-Mikkego, musiał go oczywiście poznać bardzo dobrze, a skoro nawet ktoś, kto z zewnątrz obserwuje Korwin-Mikkego, jest w stanie domyśleć się, jakie on ma poglądy i jakich wypowiedzi po nim się można spodziewać, tym bardziej mógł to zrobić Sławomir Mencen czy pozostali przywódcy Konfederacji, więc to jakby ten lincz na Korwinie jest oczywiście nie żadnym tam konfliktem ideowym i próbą ratowania wizerunku partii, tylko najzwyczajną taką dintoirą, próbą usunięcia z grona tej partii, z grona liderów tej partii, osoby wyrazistej, osoby no, nonkonformistycznej, która no, mogłaby zakłócać taki przekaz ugładzony i poprawny politycznie, który no najwyraźniej aspirują do tego, aby go przedstawiać Krzysztof Bosak i właśnie Przemysław Wipler, występujący pod nazwiskiem Sławomira Mencena. Podobnie rzecz ma się z Grzegorzem Braunem. No,
w jednym z wywiadów udzielonych w ostatnich dniach już po tej aferze z gaśnicą Krzysztof Bosak powiedział, że Konfederacja aspiruje do prowadzenia tak zwanej poważnej polityki, do przedstawiania tak zwanego merytorycznego dyskursu, co należy rozumieć, proszę Państwa, jako aspirowanie do rozgrywek z innymi uczestnikami kartelu demoliberalnego, no przy tym stoliku, który Konfederacja zapowiadała, że chciałaby go wywrócić. Gdy Grzegorz Braun rzeczywiście w ten stolik kopnął i go de facto wywrócił swoją interwencją poselską, no to, to nagle panowie Mentzen i Bosak poczuli się zaniepokojeni, bo no być może nie mieliby przy czym siedzieć dłużej, prawda? Więc Krzysztof Bosak zapowiedział, że Konfederacja aspirując do takiej właśnie roli no, tak zwanej poważnej i merytorycznej opozycji ma zupełnie nie po drodze z takimi wystąpieniami, jakiego właśnie dokonał Grzegorz Braun. No i że jeżeli no, nie uda się dojść do jakiegoś porozumienia, czytaj kapitulacji Grzegorza Brauna wobec tej linii, którą Konfederacji narzucają Przemysław Wipler i Krzysztof Bosak, to cytuję ten treść tej wypowiedzi Krzysztofa Bosaka: nie ma co się dłużej ze sobą męczyć i trzeba się rozejść, tak? No więc no rzeczywiście Grzegorz Braun musi sobie odpowiedzieć na pytanie, czy chce żyrować partię demoliberalną, którą staje się coraz wyraźniej Konfederacja, czy też chciałby poszukać dla siebie miejsca w jakiejś konstelacji nonkonformistów i antysystemowców. Ja oczywiście życzę mu tego drugiego i mam nadzieję, że właśnie w tym kierunku dalsze losy Grzegorza Brauna się potoczą. Niektóre osoby, z którymi rozmawiam, to tak radykalnie stawiają sprawę, że wybór Grzegorza Brauna to jest wybór pomiędzy honorem a honorarium. Honor powinien być tym, co go poprowadzi do rozstania z większą częścią Konfederacji, która go nie poparła, a wręcz go potępiła i ściągnęła na niego na razie wewnętrzne kary, ale najwyraźniej raczej po cichu chyba nawet się cieszą z tych kar ogólnych. Przepraszam, że wejdę ci w słowo, ale proszę Państwa, tutaj zwróćmy sobie, jakby zwróćmy uwagę na sytuację analogiczną po tej drugiej liberalnej stronie. Mamy tam taką panią polityk Joannę Scheuring-Wielgus, tak, która w okresie, kiedy no, feministki, tak, w towarzystwie lewactwa profanowały świątynie katolickie, tam zakłócały msze, obsmarowywały sprejami mury tych świątyń, czy nawet atakowały w niektórych przypadkach kapłanów katolickich. Ta właśnie Joanna Scheuring-Wielgus uczestniczyła w tych wydarzeniach. Są jej zdjęcia, gdzie występuje w masce z tym czerwonym piorunem, tam z jakimś transparentem w świątyni katolickiej. Zdaje się, że nawet w trakcie mszy. W ostatnich dniach też, nawet chyba w dniu, kiedy nagrywamy tę audycję, czyli 15 grudnia, pani Marta Lempart, która była inicjatorką wręcz tych zajść, tych awantur, została przyjęta przez no już nowego premiera Donalda Tuska. No więc czy, proszę Państwa, po stronie tej liberalnej dochodzi do odsiewania radykałów, jakichś tam zadymiarzy, awanturników, chuliganów od tak zwanych merytorycznych działaczy. No bynajmniej. Ta strona liberalna idzie murem, tak? Oni mają swoich zadymiarzy. Właśnie. I ich popierają. I zadymiarki. I ich bronią wobec wszelkiego rodzaju ataków czy wszelkiego rodzaju krytyki, bo to jest podstawa skutecznej działalności. Nie atakujemy
swoich, kiedy oni są atakowani przez jakieś podmioty zewnętrzne. Ja mówiłem tutaj, proszę Państwa, w jednej z audycji poprzednich, że Konfederacja jest swego rodzaju ewenementem w polskim systemie partyjnym, ponieważ to jest jedyne ugrupowanie, którego większość widocznej aktywności przypada na przepraszanie za swoje własne działania, za swoich własnych liderów, za swoich własnych działaczy, za elementy swojego własnego programu. To stwarza oczywiście jak najgorsze wrażenie już na poziomie takim czysto psychologicznym, no bo albo jeżeli partia się nieustannie odcina od jednego ze swoich własnych liderów, czy kilku ze swoich własnych liderów, no to powstaje pytanie, albo po co tych ludzi braliście na listy wyborcze i ich wprowadzaliście do Sejmu, skoro oni no nie mieszczą się w waszych ramach programowych i w waszych ramach politycznych, albo no, dlaczego odcinacie się od kogoś, kto no przeciwnie, być może mieści się w waszych ramach politycznych. Albo zatem takie ugrupowanie, które odcina się od własnych liderów i przeprasza za samego siebie, jest nieuczciwe, tak? Jest no, posługuje się kłamstwem, tak? Posługuje się kłamie na swój temat, żeby obronić swój wizerunek, albo nie kontroluje własnego zaplecza. W jednym i drugim przypadku jest zupełnie niewiarygodne. Po co głosować na partię, która jest niespójna na tak podstawowym poziomie, jak swój własny zespół kierowniczy i swoja własna tożsamość polityczna? No właśnie po co? No, darujmy sobie tę Konfederację, bo jest to ugrupowanie zupełnie niepoważne, wbrew temu, co samo o sobie myśli i mówi, skoro odcina się od swoich własnych liderów. Trzeba poszukać jakiejś formuły, która występowałaby jako podmiot koherentny, tak? Występowałaby jako wiarygodny punkt odniesienia, no, co do którego możemy być pewni, że nie zmieni nagle swojej tożsamości z godziny na godzinę pod wpływem sondaży czy pod wpływem krytyki medialnej. No i właśnie to ilustruje nam ta strona liberalna, gdzie no, postaci takie jak właśnie Marta Lempart, jak Joanna Scholling-Wiergus, jak Robert Biedroń, tak, no są nie tylko tolerowane, ale i nie krytykowane, ale bronione przez tych tak zwanych poważnych. Po stronie konfederackiej tego nie ma. Jest zupełne zaprzeczenie takiej właśnie politycznej solidarności, która pozwala tam odnosić no przede wszystkim zaistnieć jako podmiot wiarygodny, ale też no, przesuwać, poszerzać oko Overtona, tak, przesuwać front ideologiczny na swoją korzyść, przesuwać granice tego, co jest dopuszczalne w głównym nurcie politycznym z nawet najbardziej skrajnych wariantów naszego własnego dyskursu politycznego. Chciałbym cię też spytać o środowiska spoza Konfederacji, a raczej o takie może ważne nazwiska na scenie konserwatywnej, prawicowej, które w pewnym momencie no, zaskoczyły swoich jak gdyby zwolenników. Chodzi mi tu o na przykład pana Tomasza Gabisia, który w pewnym momencie chyba nawet poszedł w jakąś karierę quasi urzędniczą w urzędzie wojewódzkim we Wrocławiu, tudzież wybitnego naukowca i znawcę konserwatyzmu pana profesora Jacka Bartyzela, który no, bardzo mocno sekundował swojej zmarłej już niestety małżonce, która została posłanką PiSu. I w pewnym momencie zauważyliśmy, że ludzie, którzy wydawało się, że są takimi rycerzami ideowymi, poszli bardzo daleko na współpracę z konkretną siłą polityczną. Gabiś, który zawsze
krytykował atlantyzm, nagle zaczął pokazywać, że nowoczesne imperium polskie nie musi być antyamerykańskie, nie musi być przeciwne atlantyzmowi. Znaczy, wiesz, mi się wydaje, że w ogóle postawa poglądy geopolityczne pana Tomasza Gabisia ewoluowały w czasie. To nie było tak, że ona nigdy nie była atlantystą, bo ja jakby tych czasów nie pamiętam, ale na podstawie lektur starych numerów Stańczyka wiem, że na początku lat 90. na przykład pan Tomasz Gabiś prezentował poglądy prorosyjskie. Tak, mówił, że prawica polska powinna być zorientowana na sojusz z Rosją. Po tym, jak tam w 99 roku Rosja okazała się bezradna wobec agresji NATO na Ukrainę, agresji NATO na Serbię oczywiście, przepraszam za przejęzyczenie, Stańczyk stał się pismem na krótko atlantyckim. Tak, tam później jeszcze stał się pismem paneuropejskim, głoszącym ideę Imperium Europa Eum, no czyli tak naprawdę Imperium Niemieckiego, tak, którego sercem, Imperium Europejskiego, którego sercem miałyby być Niemcy, czyli orientację germanofilską. No i wreszcie końcówka Stańczyka to jest tak zwany postkonserwatyzm, czyli taki, no nazwijmy to, jakby przyjęcie pewnych wniosków płynących z postmodernizmu, tak, przyjęcie pewnego, no założenie pewnej relatywności różnych elementów rzeczywistości. No i jakby ta ewolucja geopolityczna pana Tomasza Gabisia jest ciekawa na tle jego właśnie, no nazwijmy to, jakichś takich zainteresowań filozoficznych. Moim zdaniem przynajmniej w tym okresie proniemieckości, tak, Stańczyka, środowisko tego pisma miało szansę stać się takim polskim odpowiednikiem francuskiej Nouvelle Droite. Szkoda, że tak się nie stało. Tu można tam jakby snuć różne rozważania dotyczące tego, dlaczego tak się stało. No może zabrakło jakiejś entuzjazmu, może zabrakło wytrwałości, ale na pewno taki potencjał do wyrośnięcia ze Stańczyka, jeżeli coś na polskiej scenie politycznej przypominało w jakimś stopniu francuską Nouvelle Droite, jeżeli mieliśmy w Polsce odpowiednika Alana de Benoist, no to niewątpliwie był to właśnie Stańczyk i pan Tomasz Gabiś. No szkoda, że ten projekt, szkoda, że w tę stronę nie poszło, bo na pewno byłby to bardzo cenny wkład w historię polskiej myśli politycznej. Pamiętajmy o tym, że Stańczyk był doceniany nawet w kręgach takich, no, bardzo głównonurtowych. Ja mam gdzieś w domu, tylko zdaje się, że na wsi, nie w Warszawie, taki wybór publicystyki, takie powiedzmy, no, najlepsze według tam jednego z publicystów Gazety Wyborczej teksty publicystyczne, jakie ukazały się w latach 90. No i we wstępie do tego zbioru, do tej książki, bardzo ładnie wydanej zresztą, pada między innymi odniesienie do Stańczyka. Autor tłumaczy, że tam nie cytuje tekstów ze Stańczyka, bo mu nie starczyło miejsca, ale że bardzo sobie cenił to pismo, chociaż znajdowało się na antypodach ówczesnej Gazety Wyborczej. Także ranga intelektualna Stańczyka była naprawdę ewenementem na polskiej prawicy i wielka szkoda, że ten projekt ostatecznie się zakończył. No, co do pana profesora Jacka Bartyzela, to tutaj trudniej się odnieść do takich twierdzeń, ponieważ pan profesor w ostatnich latach jakby zmniejszył ilość pisanych przez siebie tekstów publicystycznych na rzecz aktywności na Facebooku. Jego konto na Facebooku jest natomiast kontem prywatnym, więc nie wiem, czy wypada się odnosić publicznie do popełnianych tam statusów. Mogę tutaj powiedzieć, że w latach 90. tak ukazała się taki wybór felietonów pana profesora Zawracanie kijem Wisły,
tam gromadzących jego wypowiedzi z lat 80. i początku lat 90. No i one wtedy były, powiedzmy, takie no, bliskie konserwatyzmowi, rozumianemu jako taki tam państwocentryzm, tak, no tam te słynne sformułowanie Jacka Bartyzela, że konserwatysta nie walczy przeciwko państwu, tylko państwo, się znalazło w jednym z tekstów pomieszczonych w tej zbiorówce. Także właśnie takie esencjonalne podejście konserwatywne wyrażały moim zdaniem te teksty, chociaż tam nawiasem mówiąc były też takie wypowiedzi proliberalne, jeśli chodzi o gospodarkę, tak, tutaj jakby Jacek Bartyzel w latach 90. i w latach 2000. wydaje się, że odszedł od sympatyzowania z, no, jakkolwiek pojętym liberalizmem gospodarczym na rzecz bardziej takiego właśnie katolickiego modelu społeczno-gospodarczego, ale zarazem, jak mi się wydaje, co można... można wywnioskować na przykład z jego jednej z ostatnio wydanych książek, Zboże polskiego myślenia, skłania się obecnie ku takiemu katolickiemu mesjanizmowi, można powiedzieć, związanemu tam z ideą posłannictwa cywilizacji łacińskiej na kościoła katolickiego, na... czyżby w kierunku henewrońskiego trochę? Na kresach wschodnich i tak dalej. No ja bym powiedział, że to jest taki okcydentalizm łaciński, tak, bardzo jakby podbudowany bardzo silną niechęcią do Rosji, do wszelako rozumianego Orientu, no, muzułmańskiego, tam azjatyckiego i tak dalej. Skupienie się natomiast na tym Zachodzie, ale Zachodzie takim, powiedzmy, katolickim. No tylko, że właśnie za tą taką pogłębioną w najnowszych wypowiedziach, czy w każdym razie ostatnio wydanych wypowiedziach Jacka Bartyzela, tożsamo powiedzmy łacińską, no już nie idzie moim zdaniem w parze, tak jak to miało miejsce wcześniej, takie konserwatywne, realistyczne spojrzenie na relacje międzypaństwowe, na jakąś właśnie rację państwa w ogóle jako takiego. Tutaj wydaje się, że ten mesjanizm zastąpił w jakiejś mierze konserwatywny realizm, jeśli można tak powiedzieć. Ja nie wiem, czy to jest związane z recepcją henewrońskiego, znaczy jakąś tam no, tym, że henewroński był no, ważną postacią dla formacji intelektualnej pana profesora Jacka Bartyzela, bo w ostatnim czasie znaczy wiemy o tym, że henewroński na przykład no, opowiadał się tam za, nie wiem, zjednoczeniem Europy, można tak powiedzieć, tak, by całego chrześcijaństwa pod berłem papieża i zarazem całego świata politycznego pod berłem cara rosyjskiego. No, dzisiaj myślę, że Jacek Bartyzel, szczególnie pod tym drugim członem, by się wcale nie podpisał. Tak, jest bardzo krytyczny wobec wszelkich takich sentymentów właśnie zwracających się na wschód. No i cóż, no to wrócę tutaj do swojej poprzednio wyrażonej opinii, że integryzm katolicki, czy też jak chcą niektórzy tradycjonalizm katolicki, występuje dzisiaj w takich dwóch kierunkach. Jeden to jest taki, który łączy przywiązanie do tradycji katolickiej z no, odwróceniem się w takiej czy innej mierze od współczesnego Zachodu. Drugi natomiast no, od takiego odwrócenia się odżegnuje. Ten nurt taki właśnie TFP-owski, można powiedzieć. No i mi oczywiście jest bliższy ten pierwszy z wymienionych nurtów. Ten drugi uważam za karmiący się pewnymi iluzjami. No tak jak tam kiedyś w narracji konserwatywnej krytykowano mesjanizm jako bujanie w obłokach. Ja też tę krytykę podzielam. Uważam, że właśnie tam rojenie o pierwszej Rzeczpospolitej, o jakichś międzymorzach, no to jest po pierwsze wpisywanie się de facto w narrację atlantycką dzisiaj, bo innego międzymorza niż pod protektoratem USA nie będzie. Zresztą nawet tego pod protektoratem USA też nie będzie, o czym, do czego przekonuje taka racjonalna analiza geopolityczna, ale o tym może kiedy indziej. Natomiast na poziomie takim czysto teoretycznym, no to jest też jakby no, odwoływanie się do czegoś, co
no, empirycznie można mieć, można tutaj polemizować, czy istniało, czy prawda, tam jakaś, nie wiem, no, Rzeczpospolita Obojga Narodów to był rzeczywiście byt mający podstawy tam cywilizacyjne i tak dalej. No, można by tutaj z tym bardzo mocno polemizować. Chciałbym cię teraz spytać, czy jest w ogóle z kim robić taką tożsamościową, taką autentycznie konserwatywną i kontrrewolucyjną politykę. Wiem, że tydzień temu rozmawiałem na ten temat z posłem Fritzem z Konfederacji Korony Polskiej i Roman Fritz właśnie mi mówił, że był na spotkaniu tej grupy politycznej w Parlamencie Europejskim, grupy Tożsamość i Demokracja. Jest to na pewno ciekawa i prawdopodobnie najbliższa koronie Konfederacji Polskiej grupa, ale tam jednak no, są to partie typu niemieckie AfD, francuskie Zjednoczenie Narodowe, partia Wildersa z Holandii, FPÖ, czyli wolnościowcy w Austrii. Oczywiście partie znacznie bliższe nam, bo wynikające z podobnej historii, jak partie z Rumunii, z Bułgarii, z Węgier, ze Słowacji. Ale czy uważasz, że, bo niektórzy zarzucają, że nie jest możliwa nacjonalistyczna międzynarodówka, a może tak. Ja nie mówię o międzynarodówce, ale mówię o współpracy. Czy uważasz, że są jakieś kierunki współpracy, która może przynieść pozytywne owoce, jeżeli chodzi o kierunek międzynarodowy i jakie punkty, przynajmniej ze 2-3, jakbyś podał, powinny spełniać te partie, czy ci partnerzy, z którymi mieliby polscy nacjonaliści, polscy tożsamościowcy, polscy konserwatyści czy kontrrewolucjoniści współpracować? Czy tak, zacznijmy może od tego, że tak, no bo zapytałeś o to, z kim tworzyć takie środowisko tutaj jakieś. No, wybory europejskie idą, czyli zauważmy, że tak. Jeżeli Konfederacja by wprowadziła jakiś eurodeputowanych, to czy to grono, które wymieniłem, AfD, Zjednoczenie Narodowe z Francji, czy inne te partie, czy to są dobrzy partnerzy na przykład dla eventu, do wchodzenia do tej grupy politycznej? Tak, no to rzeczywiście zacznijmy może od tego poziomu europejskiego. Przede wszystkim znakomita większość tych partii, które wymieniłeś, w ostatnich latach zwróciła się w stronę syjonizmu i jankesofilii. To dotyczy tam Fratelli d'Italia we Włoszech, prawda, całego praktycznie tego rządu Giorgi Meloni. Dotyczy to Zjednoczenia Narodowego we Francji, dotyczy to, zawsze to dotyczyło partii Geerta Wildersa. Tutaj oczywiście jakby pretekstem, może pretekst to złe słowo, bezpośrednim takim motywatorem był antyislamizm, prawda? No, pamiętajmy o tym, że kraje Europy Zachodniej, jednym z wyzwań, z którymi się mierzą, jest właśnie imigracja z krajów muzułmańskich, no i każdy ruch tamtejszy nacjonalistyczny pozycjonuje się zazwyczaj negatywnie wobec napływowej ludności afrykańskiej czy bliskowschodniej, która zazwyczaj wyznaje islam, no więc jest, idzie za tym też antyislamizm. Islam jest, no żeby tutaj za bardzo w dygresję nie wchodzić, no ale generalnie jest ten świat cywilizacji zbudowanej wokół islamu jest światem bardzo konserwatywnym społecznie, tak? Znacznie bardziej niż cywilizacja zachodnia. Nawet taki jeden z teoretyków tradycjonalizmu
integralnego. Charles Legay Eaton kiedyś powiedział, że Europa byłaby tym, czym świat islamski, gdyby znaczy chrześcijaństwo byłoby tym, czym jest islam, gdyby się nie zliberalizowało. No to może jest takie jakby, nie należy nadinterpretować tych słów, ale chodzi o to, że tworzyłoby pewien porządek konserwatywny na podobieństwo tego istniejącego w krajach muzułmańskich, gdyby nie podległo liberalizacji tam od końca XIX wieku, prawda? No więc pozycjonowanie się przez partie nacjonalistyczne antyislamsko naturalnie spycha je do narożnika liberalnego, tak? Żeby się przeciwstawić, żeby skrytykować islam, trzeba go krytykować, jeżeli chce się krytykować islam, no można go i zarazem jakby popierać odrębność Europy Zachodniej, trzeba do tej krytyki włączyć pewne elementy dzisiejszej tożsamości Europy Zachodniej, które są liberalne. Tak więc tutaj pojawił się ten czynnik taki ideowy, sprawczy, ale też znaczenie swoje miały konkretne działania polityczne Stanów Zjednoczonych, mianowicie aktywność Steve'a Bannona, który no, kiedyś tam był jednym z autorów ideowej ewolucji Donalda Trumpa, jeszcze zanim ów Trump został prezydentem. Po objęciu urzędu prezydenta raczej się zdystansował wobec Steve'a Bannona i Steve Bannon, zepchnięty w cień samych USA, został odesłany na front europejski. No i tutaj się właśnie zaczął tam spotykać z na przykład Matteo Salvinim, tak, tam z politykami Alternative für Deutschland i jeszcze innych tego typu formacji. Spotkania się odbywały, takie seminaria, wręcz zjazdy odbywały się w jednym z klasztorów franciszkańskich we Włoszech. Tam też włoski odłam TFP temu patronował. No i generalnie efekt był taki, że w ostatnich latach znakomita większość partii nacjonalistycznych w Europie przeszła na pozycje jawnie syjonistyczne, proizraelskie i projankowskie. Krytykując też na przykład, nie wiem, stanowisko Rosji, tak, czy wspierając Ukrainę w jej wojnie z Rosją, wojnie obronnej przeciw Rosji. No więc ja raczej bym nie doszukiwał się partnerów dla przeprowadzenia antyliberalnej sanacji życia publicznego w Polsce, czy cywilizacyjnej takiej sanacji w Polsce, w ugrupowaniach zachodnioeuropejskich, ponieważ one same się stały liberalne. Przeszły dokładnie tę ewolucję, którą na naszych oczach przechodzi Konfederacja. Nie są to siły, do poparcia których należy moim zdaniem sięgać. Oczywiście są w Europie Zachodniej takie środowiska, które są ciekawe, aczkolwiek zazwyczaj są dużym, na wyraźnym marginesie politycznym. No, na przykład takim środowiskiem jest taka organizacja we Francji Égalité Réconciliation, na której czele stoi niejaki Serge Ayoub. Zresztą no, człowiek taki bardzo również robiący wrażenie fizycznie. Jeżeli ktoś sobie z Państwa wpisze jego nazwisko, no to taki tam 2 metry drap, prawda, z potężnymi ramionami. No, generalnie człowiek, który swoją tożsamość polityczną nie wykuwał gdzieś tam na jakichś spotkaniach w garniturkach, tak, przy kawiarnianym stoliku. Właśnie, nie jest to taki polityk kawiarniany, tylko polityk raczej uliczny i mający osiągnięcia w tej dziedzinie. Nawiasem mówiąc, on właśnie jako jeden z niewielu nie jest we Francji, nie jest negatywnie nastawiony wobec islamu. Wobec migracji tak, natomiast wobec islamu nie. To rozróżnia te dwie sprawy. Świadczy o pewnej subtelności intelektualnej mimo wszystko tego człowieka. Jest jeszcze no i są jeszcze inne środowiska, które też zajmują podobne stanowisko. No i ja bym raczej właśnie tam szukał partnerów, ale no cóż, no niestety chyba nie politycznych, tylko raczej intelektualnych, bo nie są to grupy na tyle wpływowe, aby odgrywać znaczącą rolę w polityce tej oficjalnej, pierwszego obiegu. No i rzecz podobnie wygląda moim zdaniem w Polsce, to znaczy przynajmniej na
dzień, kiedy nagrywamy tę audycję, kiedy jeszcze w miejsce prawicy, antysystem, powiedzmy tak, no obowiązki prawicy rzekomo antysystemowej spełniają tam bosakiści w sojuszu z wiplerystami, no to raczej ta Konfederacja Bosakistów i Wiplerystów, no to raczej w tym pierwszym szeregu politycznym nie mamy ludzi, z którymi można by i warto by współpracować. Rzecz jasna, jeżeli no na przykład tam to wystąpienie, ta interwencja poselska pana Grzegorza Brauna no, pociągnie za sobą konsekwencje polityczne, o których tu mówiliśmy wcześniej, czy jeżeli tam inicjatywa panów Korwina i Michalkiewicza się zmaterializuje, no to nawet jeżeli efektem tego będzie jakaś tam formacja taka libertariańska społeczno-ekonomicznie, do której być może jakoś, no ja bym na przykład nie wstąpił nigdy, tak, bo jestem bardzo sceptyczny i uważam, że nie wiem, kontrrewolucja, tradycjonalizm nijak się mają do libertariańskiego ideału, libertariańskiej antropologii politycznej, ale jakoś tam z zewnątrz będzie można takiej formacji kibicować, no bo będzie on przełamywał pewne takie status quo polityczne, wprowadzał jakieś wątki. Taki lodołamacz. Nonkonformistyczne, tak, więc no wtedy się tutaj jakiś punkt odniesienia pojawi. Natomiast no gdzie w takim razie szukać jakichś sojuszników za granicą? No moim zdaniem raczej powinniśmy spoglądać na ów znienawidzony przez niektórych szeroko pojęty Orient, ponieważ jeżeli, proszę Państwa, Polska uwolni się od demoliberalizmu, to nie w ramach Unii Europejskiej i NATO, tylko wychodząc z obydwu tych konstelacji geopolitycznych. No wtedy będzie musiała oczywiście co najmniej znormalizować swoje stosunki z państwami takimi jak Rosja, jak Islamska Republika Iranu, jak Chiny, prawda, więc też sił, które powiedzmy sprzyjają celom, jakie stawiają sobie nie wiem, tożsamościowcy, tradycjonaliści w Polsce, należałoby raczej szukać moim zdaniem za naszą wschodnią granicą, a nie za naszą granicą zachodnią. I nie mam tutaj na myśli, mówiąc o wschodzie, nie wiem, ukraińskich nacjonalistów, bo oni są raczej takim... No, forpocztą Zachodu. No właśnie, takim tamtejszym odpowiednikiem Antify, jakkolwiek to może dziwnie brzmieć. To znaczy Antifa tutaj w Europie Zachodniej gromadzi takich ludzi, którzy no, umieją i lubią się bić, są gotowi do starcia fizycznego, ale walczą o świat, w którym tak cnoty takie męskie, w tym również siła fizyczna czy gotowość do walki wręcz zostaną zdelegalizowane. Tak? No i podobnie ma się rzecz z tymi nieszczęsnymi nacjonalistami ukraińskimi, którzy walczą o zwycięstwo takich ideałów, które wyeliminują ten sposób życia, który oni sami realizują i chcieliby realizować w przyszłości, więc to nie są... Taka pewna schizofrenia. No, ideowo-polityczna. Tak, no jakaś taka ślepota polityczna zupełnie. No ale to jest jakby charakterystyczne dla ludzi właśnie zideologizowanych, zaślepionych, tak proszę Państwa. Wszystkie takie inicjatywy powiedzmy no faszyzujące, tak, w Europie Wschodniej, na Łotwie, tam w Estonii, na Ukrainie, na Białorusi też, no bo tam też przecież były środowiska kolaboranckie, o ile ich odpowiedniczy oryginały we Włoszech na przykład, we Francji miały też ostrze takie antykapitalistyczne, antyliberalne, antyparlamentarne, antyatlantyckie, innymi słowy. O tyle właśnie te ich wschodnie odpowiedniki były jakimś takim, nie wiem, marną karykaturą, która się wyżywała głównie w antyrosyjskości, poza tym nie mając za wiele zawartości ideowej. No oczywiście jakby nie dotyczy to wszystkich przypadków, bo mamy bardzo ciekawy faszyzm grecki, mamy bardzo ciekawy narodowy rewolucjonizm w Rumunii, mamy archetypiczne, więc tak wręcz takie państwo katofaszystowskie w Słowacji,
w okresie II wojny światowej. No i te przypadki rzeczywiście tam radykalnego nacjonalizmu są godne odniesienia. Na Węgrzech też mamy bardzo ciekawy ruch, tak, są godne odniesienia i ciekawe, ale no właśnie to, do czego nawiązują tam dzisiejsi nacjonaliści na Ukrainie, no, było moim zdaniem dość takie no, segmentowe, tak, tylko antykomunizm, antyliberalizmu tam, antyliberalizm był tam gdzieś na dalszym miejscu. I proszę Państwa, już tak odchodząc trochę może od głównego wątku, ale przeczytałem sobie niedawno esej postaci dziś troszkę zapomnianej, Dmytro Jarosza, przywódcy prawego sektora z okresu no, przewrotu na Majdanie, przewrotu w Kijowie. Esej, który no, wskazywał jakby głównych wrogów nacjonalizmu ukraińskiego, no i tam było mniej więcej coś takiego, że no, głównym takim egzystencjalnym wrogiem jest Rosja, jest Imperium Rosyjskie, ponieważ ona zwycięstwo Rosji oznacza eliminację nacjonalizmu ukraińskiego, a właśnie tam liberalizm, LGBT i tego typu liberalne trendy napływające z Zachodu, to jest jakby niebezpieczeństwo drugiego rzędu. No można tę logikę oczywiście zrozumieć, no bo w oczach nacjonalisty ukraińskiego rzeczywiście jest to spójne, ale nie, my niekoniecznie z tym musimy sympatyzować, ponieważ no z naszego punktu widzenia jednak te liberalne, permisywne trendy napływające z Zachodu są poważniejszym zagrożeniem niż powiedzmy mocarstwowa pozycja Rosji. Wracając jeszcze na chwilę do twojego pytania o sojusze europejskie, tylko skończę ten wątek, bo żeby domknąć tę sprawę. Proszę państwa, sojusz nacjonalizmów, tak, bo o to pytałeś. Czy w Europie jest coś takiego możliwe? No przede wszystkim, żeby powstał jakiś antyliberalny blok nacjonalistyczny w historii Europy powstał raz. To była oczywiście II wojna światowa. No i proszę Państwa, w jakich warunkach się to stało? Dominacji mocarstwowej Niemiec nad pozostałymi państwami europejskimi. I taka realistyczna wizja międzynarodówki nacjonalizmów musi uwzględniać ten fakt, że zawsze musi być jakiś biegun geopolityczny, wokół którego takie właśnie nacjonalizmy czy państwa nacjonalistyczne będą orbitować. Takim biegunem naturalnym dla Europy są Niemcy. Z powodów geopolitycznych, no jest to państwo położone w centrum Europy, najbardziej ludne w Europie i tak dalej, i tak dalej. No ale proszę Państwa, no czym są dzisiejsze Niemcy, to każdy chyba widzi. Co się stało z Niemcami po II wojnie światowej, też nie musimy sobie tutaj wyjaśniać. Jakie są perspektywy, nie wiem, kontrrewolucji w Niemczech, czy rewolucji tożsamościowej, też chyba nie musimy się tutaj łudzić. Urząd Ochrony Konstytucji jest wewnętrznym kagańcem pilnującym, żeby w Niemczech się nie wyłonił żaden nurt tożsamościowy, nie zwyciężył żaden nurt tożsamościowy. NATO jest takim kagańcem zewnętrznym i bazy USA. W związku z tym Niemcy, moim zdaniem, są dziś już stracone. Natomiast bez Niemiec żadna konstelacja europejska się nie utrzyma, ponieważ Niemcy są sercem Europy, jakkolwiek nie wszystkim się to może podobać. Także no, ja bym ten kierunek zachodni sobie odpuścił, ponieważ jest on najzupełniej nieperspektywiczny. Natomiast jeszcze wracając do Dmytro Jarosza, przywódcy prawego sektora, no tam też to, co powiedziałeś, że te wszystkie ruchy, które nawet w sposób ciekawy, w sensie ideowym czy organizacyjnym zaczynały w Europie Środkowo-Wschodniej, później z czasem stawały się często agenturą amerykańską albo izraelską. Ja widziałem Dmytro Jarosza w koszulce czarnej, gdzie była menora, czyli to, co zgasił Grzegorz Braun w barwach banderowskich. Czarno-czerwona, a częściowo chyba żółto-niebieska menora, czyli ukraińsko-banderowska, żydowska menora na koszulce czołowego ideologa nacjonalizmu ukraińskiego. To pokazuje, w jakim kierunku niestety te ruchy idą.
No, ja nie widziałem tej koszulki, to chociaż chciałbym zobaczyć, bo to rzeczywiście warte jest zapamiętania i jakiegoś utrwalenia. Natomiast, no proszę państwa, jakby wyobraźmy sobie, że dzisiejszy nacjonalizm ukraiński, dzisiejszy, że ktoś jakby, no od czego zaczęła się nasza audycja? Od tego, że Grzegorz Braun gaśnicą proszkową zgasił świece na Chanuki w polskim Sejmie. Czy ktoś z państwa wyobraża sobie, że jakiś dzisiejszy nacjonalista mógłby na Ukrainie zrobić coś podobnego? No oczywiście nie, ponieważ warunkiem tego, że nacjonaliści ukraińscy tam mogą formować swoje jakieś formacje ochotnicze walczące z agresją rosyjską, czy że mogą tam obsadzać aparat bezpieczeństwa i się wyżywać na ludności rosyjskojęzycznej, jest fakt, że zupełnie odpuścili kierunek antysemicki, że zupełnie na przykład odpuścili kierunek krytyki zboczeń seksualnych, które się wlewają szerokim torem na Ukrainę. Przecież nawet, proszę państwa, w głównonurtowej prasie polskich konserwatystów w piśmie Do Rzeczy, bodajże miesiąc temu, czy tam dwa miesiące temu, ukazał się taki artykuł, że Ukraina jest dziś ideologicznie i cywilizacyjnie mieszanką feminizmu, homoseksualizmu i neonazizmu. No i no, z naszej... Finansowana przez oligarchę Kołomojskiego, wybitnego przedstawiciela sekty Chabad-Lubawicz. No właśnie ta sekta tam też się rzeczywiście pojawia i w polskim Sejmie się pojawiła i w okolicach prezydenta Zełenskiego się pojawiła. No i więc, na Kremlu. Więc no właśnie, więc no, Kremlu, który też zrobił czystkę wśród wszystkich, którzy chcieli wygrać wojnę na Ukrainie, tam oni albo siedzą w więzieniu jak... Albo leżą pod ziemią. Jak Strzałkow, albo właśnie no ich samoloty gdzieś tam wybuchły pod Moskwą, jak w przypadku Prigożyna, więc jakby no to też jest komentarz do tego, co zrobił Grzegorz Braun, tak, że no właśnie ta konkretna, nie wiem, no sekta żydowska tak tutaj się przewija w tle jako no najprawdopodobniej jeden co najmniej z inicjatorów, obok oczywiście marszałka Marka Jurka i prezydenta Lecha Kaczyńskiego. Tych obchodów, które się nam w Sejmie Polskim dzisiaj próbuje serwować, czy serwuje wręcz, tak? No tak, no wyobraźmy sobie, że nacjonaliści ukraińscy, nie wiem, zaczynają podejmować jakieś akcje drastyczne wobec feministek, na przykład wobec, zapomniałem jak ta organizacja feministyczna z Ukrainy się nazywała, te dziewczęta, które tam obnażały swoje biusty w miejscach. Femen? O właśnie, Femen chyba, no tak, to wyobraźmy sobie, że nacjonaliści ukraińscy jakoś tam zaczynają no chociażby spryskiwać gaśnicami proszkowymi członkinie Femenu. No oczywiście bardzo szybko by im pokazano kont, tak? Odesłano by ich do konta, bardzo szybko. Ale by w Polsce też się pojawiła jakaś przedstawicielka Femenu, która do gaśnicy Grzegorza Brauna podeszła, została cała przemalowana na biały proszek, co bardzo kontrastowało z jej dosyć mocnym czerwonym makijażem, więc po prostu czy to była przedstawicielka Femenu ukraińskiego? Raczej nie. No ona chyba się nie obnażała, nie dała żadnych przesłanek do tego, żeby podejrzewać, że zamierzała się obnażyć na sali polskiego Sejmu. Natomiast no z tego, co mi wiadomo, to była jakaś osoba zaangażowana w promowanie tak zwanego covidianizmu, czyli tej całej histerii sanitarnej wokół epidemii no właśnie COVID-a. I też zdaje się osoba pochodzenia żydowskiego, prawda? I tutaj warto też uczulić naszych widzów, że to, co się w dzisiejszych przekaźnikach głównego nurtu mówi, że tam Grzegorz Braun jakoby zaatakował tę panią, jest oczywiście wierutnym kłamstwem. To wystarczy obejrzeć dowolną relację filmową z tego zdarzenia, żeby wiedzieć, że było dokładnie odwrotnie. To ta niewiasta podbiegła do Grzegorza Brauna, próbując odciągnąć go od tej Chanukii, na której zgasił świecę.
następnie go nawet, zaczęła go szarpać, następnie go kopnęła, opluła go nawet. W każdym razie taki charakterystyczny ruch głową się tam pojawia jak przy pluciu, więc podejrzewam, że... Mogło o to chodzić. Że właśnie nie był to przypadkowy ruch głową, więc mamy do czynienia raczej z czymś zupełnie odwrotnym, ale to zupełnie nie zaskakuje takie wmawianie oczywistego kłamstwa przez media liberalne, bo ja sam byłem poniekąd uczestnikiem bardzo podobnej afery. Wiele osób nas oglądających zapewne pamięta słynną konferencję Stowarzyszenia Patriarchat, na którą zostałem zaproszony jako gość, jako prawicowy publicysta, autor eseju Esencja męskości, zresztą polecam Państwa jego lekturę. No i tam właśnie zacytowano fragment mojej wypowiedzi o tym, że kobiety są, czy były elementem dobytku i że to jest mężczyzny i że to jest sytuacja naturalna. Po czym rozkręcono wokół tego skandal, który próbowano obrócić przeciwko przeciw Konfederacji. Przeciw Konfederacji, najpierw próbując mnie samego przedstawiać jako działacza Konfederacji. No ktoś się chyba później połapał, że jest to nie dość pasuje to. Karkołomne zadanie, bo wystarczy wpisać moje nazwisko w wyszukiwarkę internetową, żeby się zorientować, że tam połowa moich tekstów to jest, połowa moich wypowiedzi dostępnych w internecie to jest krytyka Konfederacji jako zbyt liberalnej, ugodowej, oportunistycznej, kunktatorskiej partii niewartej poparcia przez ludzi ideowych. W związku z tym moje słowa wepchnięto do gardła Januszowi Korwin-Mikkemu. Wszystkie dosłownie z dnia na dzień tak przestały się pojawiać newsy o tym, że Ronald Lasecki, działacz Konfederacji, powiedział, że kobiety są dobytkiem, tylko że Janusz Korwin-Mikke powiedział, że kobiety są dobytkiem, co oczywiście było wierutnym kłamstwem, bo to była część mojej wypowiedzi. Korwin tu nie miał nic do rzeczy. Korwin oczywiście, jak wynikało z jego późniejszych komentarzy, chciał procesować się z dziennikarzami, którzy mu przypisali moje słowa, ale zabronili mu tego panowie Wippler, Bosak i Mentzen, czyli przywódcy Konfederacji, podejmując tam poprzez sąd partyjny decyzję wymuszającą na Korwinie milczenie przez okres kampanii wyborczej. Więc ja sam miałem okazję doświadczyć po pierwsze tego, że moje słowa bardzo spłycono, chociaż tutaj nawet jedną z audycji poświęciłem temu, żeby naświetlić szersze tło tej mojej wypowiedzi. Po drugie, wepchnięto je do gardła zupełnie innej osobie, która ma zresztą inne, bardziej liberalne, indywidualistyczne niż ja poglądy. No i coś dokładnie podobnego stało się obecnie Grzegorzowi Braunowi, który będąc zaatakowany przez jakąś tam stał się agresorem. Panią, no stał się nagle medialnym agresorem. Stał się nagle jakimś damskim bokserem. Tu jeszcze jeden śmieszny jest wątek, proszę Państwa, taki może nie dla samego Grzegorza Brauna, no ale ja pamiętam, że kiedy ta afera właśnie z konferencją Stowarzyszenia Patriarchat się uległa nagłośnieniu, no to Grzegorz Braun tam jakiś taki komentarz popełnił bardzo krytyczny wobec tej konferencji, nawet chyba tam idiotami nazwał jej uczestników, czy coś w tym rodzaju, nie pamiętam już dokładnie sformułowania, właśnie ze względu na te moje słowa. No tymczasem teraz jakby przypisano mu jego postawę, tak? To znaczy on sam stwierdził, że skrytykował nas za to, że za bardzo tam szowinistycznie jakoby się odnieśliśmy do kobiet. Tymczasem teraz sam został przez te same media oskarżony o bycie de facto damskim bokserem. I tu, proszę Państwa, jeszcze jeden jest bardzo fajny wątek, bo pan Sławomir Mentzen, który uruchomił na YouTube taki swój kanał, Mentzen grilluje, to się bodajże nazywa
cykl takich audycji, poniekąd jakby powtórzył te oskarżenia wobec Grzegorza Brauna, że tam Grzegorz Braun, no, że tam pojawiła się kobieta podczas tej jego interwencji poselskiej, że mogła się jej stać krzywda, że Grzegorz Braun zagroził jej bezpieczeństwu. Tymczasem, no przecież wiemy... I kobieta może... się pojawiła, ale to z własnej inicjatywy napierała na Grzegorza Brauna. No, można sobie to sprawdzić, że to nie Grzegorz Braun był agresorem, tylko właśnie ta pani tam zaczęła go szarpać i kopać i zdaje się, że go nawet opluła, więc no, widzimy też, proszę państwa, no, co reprezentują sobą ci ludzie, z którymi no, pan Grzegorz Braun jak dotychczas tworzy jedną partię, że oni powtarzają narrację tych kłamliwych, liberalnych mediów skierowaną przeciwko swojemu partyjnemu koledze. I to może tyle. Wyszliśmy od świec chanukowych, skończyliśmy jak zawsze z Ronaldem Laseckim na Konfederacji. Dziękuję państwu za uwagę. Moim i państwa gościem był Ronald Lasecki. Dziękuję ci bardzo, Ronaldzie. Dziękuję za zaproszenie, dziękuję państwu za uwagę. A państwa zachęcam do oglądania naszych programów. Proszę również o wsparcie finansowe, o darowizny, które można wpłacać na numer konta widoczny na pasku na dole ekranu, abyśmy mogli realizować nasze cele statutowe, edukację, media, wydawnictwa. Potrzebne jest państwa wsparcie. Te darowizny są nam niezbędne. Zachęcamy do oglądania na YouTubie, na Ramblu, na Bitshu, na CDA, na VK, a także na Odyseję. Wszędzie tam są nasze filmy. Oraz zapraszamy do naszej księgarni wysyłkowej pod nazwą CEP, tak jak Centrum Edukacyjne Polska, w skrócie cep-sklep.pl, a tam książki zarówno naszego wydawnictwa, jak i wydawnictw i autorów z nami zaprzyjaźnionych. W naszym wydawnictwie na przykład seria Jedynie Prawda jest Ciekawa. Dwie ostatnie książki w tej serii to książka poświęcona Jędrzejowi Giertychowi, przedstawicielowi prawicy narodowej, a także książka poprzednia poświęcona Bolesławowi Piaseckiemu, przedstawicielowi narodowej lewicy. Również książki w serii Gorące tematy. Tutaj na przykład pokażę dwie książki. Hitler założycielem Izraela, niemieckiego autora Henneke Kardela, czy też książka francuskiego autora Arnaud de la Suie, Masoneria, czyżby papierowy tygrys. Z książek innych autorów polecam książki pana ambasadora Krzysztofa Balińskiego. To ambasador Polski na Bliskim Wschodzie, między innymi w Syrii. Polska czy Polin, sekrety relacji polsko-żydowskich, również książki o Ministerstwie Spraw Zagranicznych, książka profesora Artura Śliwińskiego, antyliberalna historia kryzysów i upadków gospodarczych Polski pod wspólnym tytułem Życie wśród łupieżców, bardzo ciekawa, bardzo ważna pozycja. Książki dotyczące sytuacji na Ukrainie, Ukraina między wojną a pokojem, kolejna książka w serii Biblioteczka Myśli Polskiej, czy też książki Henryka Pająka, dwa tomy, które się ukazały w tym roku, Na wschodzie bez zmian, to jest tom drugi, to jest tom pierwszy, i inne książki pana Henryka Pająka, na przykład seria bardzo ciekawa, bardzo ważna, w wielu miejscach bardzo aktualna, Hazarska dzicz panem świata, tom pierwszy, Zagłada Rosji. A z tematyki amerykańskiej jeszcze dwie książki pokażę. Nowość, Media nienawiści, Anatomia psychozy antytrumpowej, między innymi duży rozdział poświęcony COVID-owi, COVID-19 w Stanach Zjednoczonych. To jest książka, której autorem jest Tomasz Baut, który również gościł u nas w studio. Autor młodego pokolenia, właściciel portalu zajmującego się problematyką amerykańską, a także książka, no już można powiedzieć klasyczna, Andrii Lisi Kokburnowie, Niebezpieczny związek, Tajna współpraca USA-Izrael, również bardzo aktualna w dzisiejszych czasach książka, opisująca głównie pierwsze 30-40 lat istnienia państwa Izrael. Dziękuję bardzo, wszystkiego dobrego, do widzenia.